Partnerem kanału jest Szkoła Żeglarstwa Morka, oferująca czartery jachtów na całym świecie, szkolenia żeglarskie, motorowodne i specjalistyczne, autorskie podręczniki dla żeglarzy i motorowodniaków oraz doskonałe kursy online. Zajrzyj do nas i sprawdź nas. Gwarantuję, że się nie zawiedziesz. www.morka.pl. Polecam, kapitan Piotr Lewandowski. Projekt Prawo dla Marynarza powstał w 2019 roku, gdy właścicielka FixUp Kancelarii Adwokackiej przeprowadziła się ze Śląska na Pomorze. Sama Kancelaria Adwokacka może pochwalić się już niemal 10-letnim stażem, natomiast ostatnie 5 lat można uznać za kluczowe dla jej rozwoju w obszarze prawa morskiego i prawa dla żeglarzy. Wsparcie żeglarzy, marynarzy i turystyki wodnej to już nie tylko sposób na życie zawodowe adwokata, lecz przede wszystkim styl życia, ponieważ założycielka Sandra Duch, czyli ja, nosi dumny tytuł żona marynarza. Zapraszamy Was na bloga prawodlamarynarza.pl oraz na nasze profile na Instagramie i TikToku o tej samej nazwie. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Kolejny odcinek z panią żeglarz, ale przede wszystkim panią adwokat Sandrą Duch, specjalistką między innymi od prawa morskiego i żeglarskiego. I dzisiaj taki dosyć ciekawy odcinek, bo nie wiem, czy oglądaliście mój odcinek odnośnie tego, że ja mogę oddać komuś ster na łódce, kto nie ma uprawnień. Ja twierdzę, że mogę, a tutaj mamy odrobinkę odmienne zdanie. Mhm. I powiem Wam, że no nie będę ukrywał, że rozmawialiśmy chwilę przed odcinkiem, ale dalej się trochę czuję tak troszkę, no obawiam się. Dlaczego? Bo no, na żeglarstwie się znam. Prawo to wiem, że istnieje, a po stronie mam przeciwniczkę, która na prawie zna się bardzo dobrze i jest też jachtowym sternikiem morskim, więc żeby za chwilę nie było, że... Kobieta mnie bije. Może tak wyjaśniając na dzień dobry, żeby nie było, że taka agresja jest. Nagrywając, bo ja na swoich mediach społecznościowych nagrałam ten filmik odnośnie tego, czy możemy oddać ten ster osobie bez uprawnień, z pełną absolutnie świadomością, że tu będzie dysonans pomiędzy naszymi opiniami. I że z mojej strony będzie reakcja. Że będzie reakcja, tak, bo ja widziałam ten filmik i przygotowując się do nagrania tego swojego, tam głównie na TikToku, no bo tutaj mamy większe pole do manewru, jeśli chodzi o ten TikTok i do wyjaśnienia, na tym samym pomoście. Nagrywając ten filmik, chociaż przyjęłam tą wersję interpretacyjną i przyjęłam, że tego steru no, oddać nie możemy, to potem stwierdziłam, że zrobiłam to zbyt, znowu będziemy mówić matematycznie, prawniczo, zrobiłam to zero-jedynkowo. Natomiast no, ciekawostka jest taka, że w tym zakresie, jak spojrzymy na dany stan faktyczny, będziesz miał rację albo ty, albo ja. Czyli racja tutaj jest jak tyłek. Każdy ma swoją. Tak, każdy ma swoją, tak. No tak, ja się podparłem tym, że na jachtach przeznaczonych do rekreacji, ten przepis tam wkleimy, no kierownik statku musi być na statku, na śródlądziu musi posiadać stosowne kwalifikacje potwierdzone dokumentami, ale sternik, i ma kierować tym statkiem, jest mowa o kierowaniu. Natomiast sternik na statku przeznaczonym wyłącznie do uprawiania sportu bądź rekreacji uprawnień mieć nie musi. Więc przechodzimy do ustawy o żegludze śródlądowej, no bo to jest ta baza. To jest ta baza, która mówi o tym, co powinniśmy mieć, a czego mieć nie powinniśmy. I zacznijmy od bodajże 37, chyba A. To sobie jeszcze w... Tak, 37A. Tak, gdzie jest wyraźnie napisane, kiedy uprawnienia są nam potrzebne, a kiedy uprawnień nie potrzebujemy. I to jest taka baza, którą nie wchodząc głębiej i nie wchodząc w jakiekolwiek interpretacje i wymyślanie, co ta baza oznacza, powinniśmy wziąć za taką podstawę, czyli... Ustawa na nas nakłada obowiązek posiadania uprawnień przy kierowaniu określonej kategorii jachtów żaglowych bądź motorowych i tego powinniśmy się trzymać. I pytanie teraz, moim zdaniem, bardziej idzie w stronę, czym jest owe kierowanie. Bo ustawa stawia znak równości pomiędzy uprawianiem turystyki wodnej a prowadzeniem jachtu.
Więc tu mamy pewien problem, no bo oczywiście ustawodawca stwierdził, że słowo prowadzić jacht, kierować jachtem nie wymaga wyjaśnienia, więc musimy się zastanowić nad tym, czym to tak właściwie to prowadzenie, czy to kierowanie jachtem po prostu jest. Więc to mamy tą bazę i ta baza mówi, że tam do pewnych wymiarów, do pewnych mocy silnika możemy te jachty prowadzić, nie mając uprawnień, ale powyżej pewnych już musimy te uprawnienia mieć. No i teraz tak, czym jest to kierowanie? No właśnie, tutaj pozwolę sobie powiedzieć, bo tam też w swoich materiałach nawiązywałeś, że jak prawo wszystkiego nam nie rozwiązuje, bo nie jest w stanie nawet wszystkiego rozwiązać, no to musimy sięgnąć do języka polskiego. Nie musimy, ale możemy. Możemy. No i tutaj ja bym sięgnął z przyjemnością, bo przecież nie znam żadnego jachtu żaglowego ani motorowego, który ma kierownicę, która służy do kierowania. Mają stery, które służą do sterowania. Zgadza się. I teraz tak, ja w tych swoich materiałach przyjęłam tak zwaną wykładnię językową. No bo mamy różne rodzaje wykładni. Jest wykładnia na przykład funkcjonalna, która jest bardzo podobna do wykładni systemowej, która dotyczy tak właściwie tego, jaką funkcję ma dany przepis spełniać, co ma regulować. Ja troszkę się to bardzo upraszczam, ale jeśli z kolei mówimy o tej wykładni językowej, której ja sobie tutaj zastosowałam, żeby potwierdzić moją tezę w tym zakresie, no to najczęściej się sięga do słownika języka polskiego. I słownik języka polskiego niestety był bardzo ubogi, jeśli chodzi o słowo prowadzić, ale w zakresie prowadzenia, i to jest ciekawostka, którą zaraz też jeszcze rozwinę, i w zakresie prowadzenia przyjęto, że prowadzić, to znaczy kierować pojazdem na przykład mechanicznym. No więc kolejny ruch, idziemy w stronę kierowania, a skoro kierować, to znaczy wprawiać w ruch. I nie jest tu określone, że to musi być wprawianie w ruch za pomocą silnika, tylko że wprawiać w ruch, najczęściej poprzez silnik, trzymać, i tam było nawet napisane, bo to był taki w ogóle już wiekowy słownik języka polskiego, było napisane, że kierować znaczy trzymać także ster, trzymać kierownicę, trzymać ster. Chyba nawet tam była mowa o rumplu, jeżeli dobrze teraz pamiętam. Musiałabym wrócić do... Przed moimi oczami jest to taka czcionka ze starego druku. Była tam chyba nawet jakaś mowa o rumplu. I to jest ta jedna strona tego kierowania, czyli przychodząc do takiego najbardziej prostolinijnego rozumienia tego przepisu, trzeba by było przyjąć, że faktycznie kierowanie, prowadzenie jachtu, prowadzenie statku oznacza trzymanie steru. Patrząc na tą drogę, na tą drogę językową. Na tą drogę językową. I teraz pojawiła się ciekawostka, bo jeden z komentarzy pod tym moim filmem, chyba na TikToku, zaczęła się przekomarzanie z jednym z użytkowników, bo wykorzystując ten sam słownik, może nie ten sam, ale podobny słownik, ktoś mówi, no ale prowadzić to nie zawsze oznacza prowadzić pojazd mechaniczny, kierować nie zawsze oznacza trzymać ster, kierować znaczy czymś zarządzać. I ja bym się do tej definicji bardziej skłaniał. No, jest mi ona bardziej wygodna, tak? No to tak, też się umówmy. Tak, tak, dokładnie. Tak. I myślę, że bardzo słuszną rzecz powiedziałeś. Może nie poszłabym w tym kierunku, że coś jest dla nas wygodne, bo my nie powinniśmy do końca tych przepisów interpretować w takim kierunku, że my sobie z nich wybieramy, co nam się podoba. Owszem. Ja nie mówię, że tego się nie robi. I ja nie mówię, że ja, gdybym miała kogoś tutaj bronić, na przykład w postępowaniu karnym o prowadzenie, czy tam wykroczeniowym, o prowadzenie jachtu bez uprawnień, że ja w tym momencie nie wyciągnęłabym tego królika z kapelusza i wybrałabym sobie, co mi się podoba, i liczyła, że sąd to moją interpretację porówna. Natomiast problem polega na tym, że jeśli mamy interpretację, która nam pasuje, ale mamy też sensowną interpretację, która nam nie pasuje, no to raczej zanim wejdziemy na pokład, powinniśmy rozważyć wszystkie opcje i w mojej ocenie przyjąć jednak tą gorszą wersję. To jest taka ciocia Sandra dobra rada, taką wersję tutaj proponuję, ale to myślę, że zaraz jeszcze do tego dojdziemy. No tutaj uprzedziłaś moje pytanie, bo chciałem zadać je na koniec, bo ja dalej będę dawał ster, oczywiście tym, którym uważam, szukam teraz w notatkach, o, mam już... Bo nie każdemu dam ten ster, też umówmy się, tak? Tutaj mamy właśnie, to było rozporządzenie bodajże
Odnośnie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych, wkleję dokładnie, jak się to rozporządzenie nazywa, ale właśnie tutaj mamy artykuł, który mówi, że urządzenie powinno być sterowe, powinno być obsługiwane przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje. Mhm. Czyli generalnie no, nie mogę dać każdej osobie, tak? No, nie mogę wziąć, nie wiem, bandy przedszkolaków na wycieczkę i dać im posterować motorówką, prawda? Tak, i teraz przechodzimy do płynnie do tej ciekawostki. Ciekawostki, to nie ciekawostka, to są przepisy. Mamy tutaj, dalej będziemy siedzieć przy ustawie o żegludze śródlądowej, no bo potem za chwilę pewnie przejdziemy do tych przepisów morskich, bo one są bardziej tutaj, moim zdaniem, jaśniej zobrazowane, co należy robić, a czego robić nie wolno. Natomiast zostajemy przy tych przepisach o tych śródlądowych, no to tak, 37a mówi nam o tym, prowadzić, kierować, jak tylko mamy uprawnienia, jak jest określona kategoria jachtu. Rozporządzenie do tego wykonawcze, do ustawy o żegludze śródlądowej, ale w zakresie uprawiania żeglugi śródlądowej, bardziej zawodowej należałoby powiedzieć, no, wprowadza te pojęcia typu kierownik statku. I w nawiasie tam znajdziemy w tym rozporządzeniu, że jest to kierownik statku, jest to kapitan. Czyli mamy zamiennie dla tych, którzy no, nie mają wiedzy na ten temat, w żegludze śródlądowej kierownik to kapitan, no, a na morzu to kapitan to kapitan. Bo przepraszam, że ci wejdę w słowo, bo tutaj należy rozróżnić, bo my mówimy o dwóch różnych funkcjach, tak? Bo często na śródlądziu na tego, który rządzi na łódce, mówi się sternik. I to wielu wprowadza moim zdaniem w błąd, bo sternik dla mnie to jest ten, który siedzi za sterem, kołem sterowym albo trzyma ręku rumpel. I właśnie tutaj myślę, że w przypadku żeglugi śródlądowej zawodowej tych pojęć nie powinniśmy tych pojęć nie wolno nam rozdzielać. O. Czyli przychodząc do tego, że ustawa mówi kierownik, bo ustawa mówi głównie o kierowniku, tam nie ma słowa kapitan, ale jak wejdziemy do rozporządzenia wykonawczego w sprawie uprawiania żeglugi śródlądowej, to znajdziemy tam napisane kierownik statku, nawias, kapitan. I jest potem jeszcze kolejny artykuł, który mówi o tym, że kierownik, czyli ten kapitan, ma obowiązek trzymania, i tam jest wprost napisane, trzymania steru. No ale mówimy o zawodowych. Tak, tylko że trzymania steru i że musi mieć powyżej 18. Tak. I ten przepis jest wyłączony, i tam jest napisane, że tego przepisu nie stosuje się w stosunku do tej rekreacyjnego pływania, w stosunku do uprawiania turystyki wodnej. Natomiast to nie jest tak, że jeśli ten przepis nam wyłącza stosowanie tego w stosunku do turystyki wodnej, to automatycznie implikuje to, że my nie możemy za pomocą innych przepisów tego zinterpretować właśnie w ten sposób. I moim zdaniem tu będzie ta nasza interpretacja zależała od wielu czynników. Pierwszą podstawową rzeczą, którą powinniśmy wziąć pod uwagę, to to, że co do zasady powinniśmy przyjąć, że faktycznie musimy mieć uprawnienia, żeby statek prowadzić. I ja bym się tutaj nie zagłębiała, czy jesteśmy kierownikiem, czy my tam stoimy i ty rób to, ty rób tamto, czy my ten ster trzymamy. Ja bym tu jednak przyjęła taką wersję prostolinijną, czyli nie biorę się za ten ster, w niektórych przypadkach zwłaszcza, nie biorę się na ten ster, jeżeli nie mam uprawnień. Podam przykład. W mojej ocenie, na przykład pływanie jachtami motorowymi, gdzie no to się głównie jednak opiera na sterze. Tutaj nie mamy ożaglowania, które musimy obsłużyć przy tym. W mojej ocenie prędzej dostaniemy po łapkach za oddanie tego steru osobie bez uprawnień, niż na przykład będąc kapitanem na żaglówce i na przykład oddajemy na moment ten ster komuś, bo my idziemy sprawdzić, czy żagiel jest dobrze wytrzymany i tam olinowanie musimy sobie ocenić. Niestety w tym zakresie, pomimo tego, że ja będę obstawiać przy tym, żeby jednak być ostrożnym przy oddawaniu steru osobie bez uprawnień, zwłaszcza na tych kategoriach jachtów, które no, tych uprawnień wymagają już, to jednak każda sytuacja faktyczna powinna być interpretowana z, właśnie z uwzględnieniem tych tej specyfiki
tej sytuacji faktycznie. Co do tego, żeby być ostrożnym, to tu się w 100% zgadzamy, bo nie każdemu damy ster, natomiast moja interpretacja, ja się trzymam tego może dlatego, że moje doświadczenie trochę jest inne. Ja więcej czasu przebywam poza sterem niż przy urządzeniu sterowym. Myślę, że z ostatnich 10 lat, gdzie w większości jestem kapitanem albo kierownikiem statku, to naprawdę bardzo rzadko stoję przy tym sterze i pomijam szkolenia. Pomijam szkolenia, bo to jest zupełnie inna bajka. To jest zupełnie inna bajka, tak. Korzystam z tego, żeby właśnie dać komuś, żeby prowadził tą łódkę i nie na moment, tylko żeby sobie jechał, oczywiście pod moim jakimś nadzorem, no a za chwilę przejdziemy do morza, no bo tam jest zupełnie trochę inaczej. No ja jednak jestem zdania, że jeżeli mam do kogoś zaufanie, budzi moje zaufanie. Czasami nie znam nawet tej osoby. Mi się pyta taki turysta, którego wezmę na rejs po Prośnie w Kaliszu. Jak ktoś nie był, zapraszam. Fajna wycieczka. Czy mogę posterować? Tak, możesz. Ale dalej ja za to odpowiadam. Jak tam próbuję manetką dać za dużo gazu, zdejmuję, tak? Mówię, tutaj nie pływamy szybko, tak? To dalej ja za wszystko odpowiadam i czuję się zobowiązany. I że tak powiem, rozumiem, że gdyby doszło do takiej sytuacji, że skontroluje mnie policja i uprze się, że nie powinienem jej dać, ja oczywiście odmówię tego mandatu, to od razu mówię każdemu, który mnie spróbuje skontrolować w obecnym stanie prawnym, to rozumiem, że podjęłabyś się pomóc mi prawnie w tej sytuacji. Tak, bo tak jak powiedziałam, pomimo tego, że ja jestem zdania, że przez tą bazę przepisów, ja się inaczej, jak byłam młodym aplikantem, byłam młodą aplikantką, bo adwokatem jestem już 10 lat, ale jak byłam młodą aplikantką, to byłam taka nauczona, żeby szukać interpretacji. Czyli jak cokolwiek dostawałam od swojego patrona na aplikację do zrobienia, to zamiast spojrzeć na ten przepis prostolinijnie, Sandra brała i szukała po wszystkich systemach informacji prawnej, gdzie może jest jakiś punkt zaczepienia dla nawet najbardziej absurdalnej teorii. I wtedy, podczas mojej aplikacji, od mojej koleżanki, starszej koleżanki, która szybciej ukończyła aplikację, nauczyłam się jednej, myślę, że dobrej rzeczy. A mianowicie tego, żeby jednak patrzeć na te przepisy bardziej prostolinijnie. Patrzeć na nie po prostu, co przepisy mówią. Więc ogólnie rzecz biorąc, jeżeli spojrzymy na ten 37, tak. To nie ma o czym mówić i według mnie ciężko nam będzie się wybronić z tego, że prowadził ten jacht dany osoba bez uprawnień. Natomiast jeśli spojrzymy z kolei na potrzebę takiej interpretacji funkcjonalnej, to już tam znajdziemy takie elementy, które dałyby nam właśnie możliwość obrony tego naszego stanowiska, że skoro ja stoję za kimś i mu manetkę nawet poprawiam, no to tak właściwie ja tutaj prawie go trzymam za te ręce. Ale ciekawostka, uważam, że na skuterze, który też tym przepisami jest objęty. Uważam, że na skuterze, jeśli siedzimy za kimś, to już nie przejdzie. Nawet chyba w komentarzu u mnie pod filmem padło pytanie, że bo ja tam uważam, że w określonych warunkach można dać komuś, tylko ktoś mówi, a jak ten ktoś będzie taki gruby i duży, że ja go nie będę mógł objąć? No to odpowiedziałem prosto, to mu nie dawaj, bo nie jesteś w stanie kontrolować tego statku. Tak, ale tu w tym momencie mamy tą sytuację, w której my już nie wybronimy się tym, że kierowanie oznacza nadzór na przykład. Jasne. Więc zgadza się. Tu trzeba po prostu, niestety trzeba myśleć. No, a to mi się podoba, że to cały czas jednak wszędzie, gdziekolwiek, jakie by nie były przepisy, to ten zdrowy rozsądek zawsze jednak pozostaje. Nie chciałbym tutaj oczywiście, bo mnie będzie bardzo trudno wlepić taki mandat czy karę, bo zawsze się wybroni, że jestem instruktorem i to było szkolenie czy coś, ale nie chcę tego argumentu używać. Tak, dokładnie. Tam też. Bo mówimy o zwykłych takich Lewandowskich, niech będzie też dość popularne nazwisko, który kupił sobie motorówkę i chce sobie szwagra przewieźć, tak, i tyle, nie? Oczywiście trzeźwego alkoholu film był, tak, można sobie zobaczyć. Tak. Natomiast, no tak jak mówię, prędzej powiedziałabym żaglówkę. A powiedz mi tak, bo tutaj też odnośnie morza, jakie jest twoje zdanie, bo tutaj też znasz moje, tutaj żeśmy się powymieniali, porzucaliśmy sobie kodeksami morskimi. Ja w sumie lubię te nasze spotkania, bo to nijak nie przypomina takiego serialu tam czy filmu, jak w amerykańskim sądzie jest, że wyskakują argumenty z kapelusza. To tak nigdy nie wygląda. Nie, my się wymieniamy wcześniej, a potem sobie na ten temat rozmawiamy.
No bo tak, no na morzu, prosty rejs na Bornholm, jadę, karta bezpieczeństwa, wiadomo, jadę jachtem, który ma więcej niż 12 metrów, no to już musi, zresztą wychodzę poza wody wewnętrzne, musi być jachtowy sternik morski. W karcie bezpieczeństwa, bo wyczarterowałem łódkę, jest jachtowy sternik morski plus tam na przykład żeglarz jachtowy. Tak. No i wypływamy sobie. No i musimy się podzielić na wachty, bo jedziemy na Bornholm, a ten wiatr jest jaki jest i ja liczę, że półtorej, dwie doby pojadę. No to muszę podzielić się na wachty, bo ja muszę pójść spać. Tak. A dalej jestem kapitanem. Pływanie morskie jest o tyle fajniejsze z punktu widzenia przepisów, że te przepisy są tutaj bardziej uściślające. Czyli i myślę, że to powinno też dać odpowiedź dla wielu wątpiących w przypadku pływania śródlądowego. Bo tak jak mówiłam, chyba to mówiłam przed chwilą, nie powinniśmy, że jak czegoś nie ma w przepisach, to dam wolno. To nie do końca tak wygląda. Natomiast w pływaniu morskim jest wprost napisane, że kapitan ma przede wszystkim obowiązek wyjścia z portu oraz bezpośredniej, osobistej żeglugi w momencie, kiedy są warunki wymagające jego specjalnej wiedzy i umiejętności. Ja to oczywiście nie powiedziałam tak w przepisie, dokładnie to brzmi, tak, tak. Ale taki jest zamysł. I to w dużym stopniu upraszcza sposób interpretacji, bo to oznaczałoby, że faktycznie, bo to oznacza faktycznie, że mamy tutaj obowiązek, że w tym konkretnym przypadku, jak coś się wydarzy w obrębie portu, w obrębie marin, my jako kapitanowie nie możemy tylko nadzorować, my musimy wyjść, ogarnąć, zrobić wszystko od A do Z. To ta druga rzecz, czyli wtedy, kiedy warunki dopuszczają, inaczej wymagają tego, żeby kapitan ze swoją wiedzą i umiejętnościami również bezpośrednio ten statek prowadził, to już daje pole znowu interpretacyjne, no bo co rozumiemy przez takie warunki? No ale to wiadomo, to też tutaj wymagałoby jakiegoś ustalenia, co było w danym stanie faktycznym. I to nakazałoby przyjąć, że skoro w karcie bezpieczeństwa jachtu jest napisane, że wymagany jest żeglarz plus jachtowy sternik, to ja tego żeglarza na tą wachtę postawić mogę, ale uważam, że nie mogę postawić na wachtę kogoś, kto nie ma uprawnień w ogóle. Czyli to, co powiedziałam u siebie też na tych mediach społecznościowych, tutaj musimy to bardzo zrozumieć, co ja mówię, czyli ja mówię o oddaniu steru osobie bez uprawnień. Ja nie rozpatruję oddania steru komuś, to tych uprawnień tak maje, ale nie takie do końca, jakie potrzeba mieć. Natomiast skoro taki jacht i taki wymóg jest, że ja muszę mieć taką i taką osobę, ja oddaję tej osobie w warunkach, które nie obejmują tego aspektu trudnych warunków, tak to nazwijmy, czy tych, które będą zgodnie z kodeksem morskim wymagały tego osobistego prowadzenia jachtu, to według mnie jest to do wybronienia, że jest to tylko żeglarz jachtowy. Ale widzisz, bo w takiej sytuacji, jak tutaj przykład podaliśmy tej jazdy na Bornholm, zakładamy, że warunki są pogodowe ok, no bo umówmy się, no z dowolnego miejsca w Polsce, jak ktoś płynie na Bornholm i mówi, że go coś zaskoczyło pogodowo, no to może powinien się zastanowić nad swoimi uprawnieniami i byciem, podejmowaniem się funkcji kapitana. No ale mam załogę, ja, żeglarz jachtowy, reszta... bez uprawnień. Nie jestem w stanie wachty podzielić w ten sposób, żeby sterowała osoba bez uprawnień. Jest to niewykonalne, a nawet jak zostawiam tego żeglarza jachtowego, do którego mam jakieś większe zaufanie, tak, powiedzmy, to on i tak nie będzie siedział przy tym sterze. A poza tym może kliknąć autopilota. Ale autopilot i pilnowanie autopilota to jest tak jakby trzymanie steru. No dobra, rozumiem. To taki... jest jak trzymanie koło sterowe. Czasami się śmiejemy z mężem, że jak jeszcze nie miałam uprawnień, to byłam podwójnym autopilotem, bo mój mąż siedział i głosowy mówił, kliknij 3 razy w prawo. No właśnie. I pytanie, kto tak naprawdę klikał? Czy twój mąż, czy ty? Tak, ja klikałam palcem, ale on siedział przy kole, no, tak. Więc to trochę też inaczej. W każdym razie to nie płyniemy. Nie płyniemy, jeżeli jesteśmy w stanie obsadzić odpowiednio jachtu.
nie oddajemy samochodu, wiem, że tego nie można. No, więc, ale porównajmy. Ale nie oddajemy samochodu, nie wiem, 16-latkowi, który nie ma prawa jazdy. Nie oddajemy samochodu 16-latkowi, nie siedzimy obok, bo możemy go złapać albo zaciągnąć lewarek od hamulca ręcznego. Porównując to w funkcji, czyli prowadzenie samochodu i prowadzenie jachtu, niestety twoja teoria idzie do wody. No tak, ale ja dalej się będę trzymał swojej teorii. Trochę tych rejsów, bo uważam, że duża część rejsów by się po prostu nie odbyła. Powiem ci, jak to się u mnie odbywa. Zakładając tą sytuację, że mam tak, kapitan, żeglarz i reszta po prostu niedzielni. Kapitan na zmianę z żeglarzem czuwają i odpoczywają, ale żaden z nich nie pcha się do steru. Sterują sobie osoby, albo steruje autopilot, albo są po prostu na wachtach osoby, no niestety, które, że tak powiem, no nie mają tych uprawnień, prowadzą tą łódkę. Od razu też mówię, że to tak jak mówisz, to nie jest banda przedszkolaków, tak? Bo nie idźmy ze skrajności w skrajność nie? Bo to są osoby no dorosłe, tak? I mają powiedziane, że jeżeli cokolwiek są wątpliwości, to proszę się pytać, a jak ja śpię, to proszę mnie budzić, po prostu. Tak? I czasami jak budzą mnie tam z pierdołą, to człowiek zanim się obudzi, to tak, kurka wodna, tak, motyla noga, ale z uśmiechem na ustach wstaje, żeby się nie bali mnie obudzić. I tak to się odbywa u mnie i uważam, że no, dalej będę tak robił. Natomiast no, nie jest to, że banda przedszkolaków czy osób, no nie wiem, teraz prowadziłem rejs typowo rekreacyjny, gdzie non-stop siedziałem sam za sterem, tak? Z tego steru, nie, no dobra, na moment na przejście tam w takie atrakcyjne przy wyspach dałem jednemu z załogantów, bo jeszcze nie zdążył, że tak powiem, przyjąć swojej turystycznej porannej dawki szampana, zaczynali od szampana, ale jego sterowanie trwało 5 minut i to umówmy się, jakie było to sterowanie, tak? Także to pomińmy. I w takiej sytuacji oczywiście były krótkie przeloty, nie było dalekiego pływania, bo zanim wyjdę w morze, muszę sobie odpowiedzieć na kilka pytań twierdząco. Przede wszystkim, czy łódka da radę, bo nie każda łódka do każdego pływania się nadaje. To, co ty powiedziałaś, czy załoga da radę, no bo inaczej będę rozmawiał z pełnoletnimi, nawet bez uprawnień, którzy mi pokażą książeczki żeglarskie, czy się pochwalą, że tu pływali, czy tam pływali, to jest inna rozmowa. No i trzecie pytanie, czy ja dam radę, bo ja też we wszystkich warunkach nie dam rady. Tak? Właśnie. I tu powiem tak, ja wiem, że to jest niepopularny pogląd, który ja tutaj powielam. Mój pogląd jest oparty, pomimo tego, że żegluję całkiem sporo, swoje rzeczy, że tak powiem, morskie też robię, ale pomimo tego, że może inaczej, zwłaszcza, że wiem, jak to wygląda i zdaję sobie sprawę z tego, jak to wygląda i takie same zasady kierują mnie i mojego męża, kiedy idziemy, zwłaszcza z gośćmi, załogą, która no, nie znamy ich, nie jest to rodzina, więc wychodzimy w to morze. Więc patrząc stricte na przepisy, nawet przy przyjęciu takiej interpretacji funkcjonalnej, z uwagi na to, że kodeks morski mówi wprost o tym, kiedy ten kapitan może, kiedy nie może wejść na ten statek, te przepisy niestety trochę powodują spełzanie uśmiechu na twarzy rozmówców, bo według mnie po to są te przepisy skonstruowane i po to jest powiedziane, czym możesz pływać z uprawnieniami, a czym możesz pływać bez uprawnień, żeby to stosować do samego faktu pływania, prowadzenia, kierowania. I zwłaszcza w sytuacji, w której my mamy podział na wachty, podczas których na przykład śpimy. Jak śpimy, to nie jesteśmy do końca w stanie kontrolować tego, co się dzieje na morzu. I łapie się to pod ten przepis, że my nie do końca mamy kontrolę nad tymi warunkami. No owszem, można coś obudzić, ale to w mojej ocenie na przykład izba morska w każdym przeczytanym przeze mnie orzeczeniu, bo szukałam jakiejś konkretnej interpretacji, żeby można było tą szalę tych argumentów przerzucić na jedną albo na drugą stronę, no bo ja nie będę mówić, że jak znajdę interpretację, która mi się spodoba, że będę się trzymać mojej wersji wydarzeń.
opartej na takim prostym rozumieniu tych przepisów, takim prostolinijnym, może nie prostym, ale prostolinijnym. Wszędzie, gdzie było, najpierw było sprawdzanie, kto ma jakie uprawnienia. I kto w danym momencie miał jakie uprawnienia. I było sprawdzenie, kto miał jakie umiejętności, czy umiejętności na podstawie też tych uprawnień. Czyli jak weszli na mieliznę pod Bornholmem, no to pytanie było, no ten główny spał, no i pytanie, czy jachtowy sternik morski, który tam był, czym się wykazywał, czy był jachtowym sternikiem, czy był żeglarzem. No niestety w tych orzeczeniach, które przeczytałam całkiem sporo, tam głównie były osoby, które miały te uprawnienia, więc nie było punktu zaczepienia. Tak, niestety, żeby tutaj powiedzieć zero-jedynkowo, czyli jest chyba rozsądek jednak w tych żeglarzach, żeby odpowiednio to robić. No więc tak to po prostu tutaj wygląda, że ja też powtarzam, bo oczywiście obudzili się komentujący pod moim filmem na TikToku, że a co z zawodowym pływaniem? No ale to jest inna bajka. A dlaczego? Niech pani idzie na mostek kapitański, to jest, przekona pani, jak to wygląda. Co wiem, to ty byłaś, to nie raz. Właśnie bawi mnie to bardzo i cieszę się w tym momencie, kiedy mogę powiedzieć, no na mostku kapitańskim byłam, no tak już może z 10 razy i doskonale wiem właśnie, jak to wygląda i widziałam dokładnie trzymanie tych manetek przez kapitana właśnie w momencie wchodzenia do portu. Stricte trzymanie tych manetek, więc ale i prawda jest taka, że oficer wachtowy, marynarz wachtowy mają uprawnienia. Więc patrząc na taką właśnie wykładnię typu funkcjonalnego, skoro oni mają uprawnienia, nawet jeżeli kapitan śpi, ale i oni prowadzą ten statek, jadą tym statkiem, no bo statkiem się jedzie, nie pływa. Właśnie, jadą to tym, też, tak, też tak, często mi niektórzy zwracają uwagę, tu tutaj pozdrawiam swojego instruktora ze studiów, Błażeja. Tak, statkiem się jedzie, nie pływa, to jest u mnie w domu, jakbym to powiedziała, to w, nie wiem, czy nie musiałabym zrobić tutaj wokół jeziora paru okrążeń karnych. W każdym razie ten oficer wachtowy, ten marynarz wachtowy, oni mają uprawnienia do tego. Kucharza nikt nie stawia na... Przepraszam, oczywiście kucharz jest bardzo ważnym elementem załogi na statku. Oczywiście, no i marynarz, który nie ma kwalifikacji do kambuza, też niech się tam nie pcha. Dokładnie tak, więc... I tu niestety dlatego ta nasza interpretacja nawet pod kątem funkcjonalnym trochę doznaje pewnych rys. No ale tak jak mówię, zależy od jachtu, zależy od rodzaju jachtu, od sytuacji, od wielu, wielu, wielu czynników. Jasne. Więc podsumowując, ja powiem ze swojej strony, dalej się trzymam tezy, że można postawić, tylko żeby była jasność. Można postawić, to nie znaczy, że muszę postawić, że każdego mi wolno, tak? Jeżeli uznam, to ja uznaję, że mogę. Mówimy cały czas o rekreacji, tak? U ciebie widzę większą ostrożność. Ja jestem ostrożna i raczej się kieruję tak w 80% za tą wersją, że jednak powinniśmy... Po to są te przepisy, żeby je stosować. Niestety. Więc po to są te przepisy, żeby je stosować i skoro one nakazują posiadanie uprawnień, to je powinniśmy mieć, już nie wchodząc ultra głęboko w interpretację ze słowników 75 roku. I jasne. No i też proszę pamiętać, że ja się nigdy uprawiając przez kupę lat żeglarstwo czy sporty motorowodne, nie znalazłem w sytuacji, gdzie bym musiał z twoich usług profesjonalnych korzystać, więc no, punkt mój widzenia jest, jaki jest, niech taki zostanie. Jest uzasadniony, jest na pewno uzasadniony i oby tak pozostało już dalej. Tak, tego sobie życzmy. Spotykajmy się tylko, dokładnie, że tak powiem, przy materiałach. Lepszych okolicznościach tak przygody, jest. Tak. Bardzo dziękujemy za uwagę. Dziękuję do zobaczenia również na wodzie.